Jewelf, tutaj Olga i wiesz co, strasznie miło jest mi Ciebie tutaj widzieć, ponieważ ja nie nagrywałam przez długi czas, a że Ty zdecydowałeś się albo zdecydowałaś się kliknąć na ten filmik i o mnie nie zapomniałaś albo nie zapomniałeś, to jest mi strasznie miło i witam Cię tutaj szczególnie na właśnie kanale Gaenali, ponieważ wracamy z filmami, moi drodzy, a tutaj w dzisiejszym odcinku będziemy policjantem, będziemy rysować jakichś podejrzanych kryminalistów i jak wiecie, jestem genialny po prostu artystą, ja nie muszę się je przedstawiać, prawda? Ktokolwiek ogląda moje wcześniejsze filmy, to wie po prostu, że rzeźbiarzem to jestem w ogóle genialnym, ale tutaj już widzę, o, pierwszy klient, w sumie nie powinno chyba mówić klient, to są ofiary, mogę tak to powiedzieć, nosił zielony podkoszulek, okej, w takim razie musimy wziąć zielony kolor i mamy narysować, oj, to już się zaczyna, nie, słuchajcie, ja byłam tym dzieckiem w przedszkolu, które jak wyszło poza linię, to po prostu ryczało, więc ja... On miał takie bicepsy duże, tak, o to właśnie chodziło, genialnie, to bardziej wygląda jak jakiś szalik, albo jakiś sweter, nie koszulkę, ale jest w porządku, miał też czarne okulary, o, bardzo chętnie sobie tutaj to narysuję, proszę bardzo, bierzemy kolor czarny i lecimy z okularami, no jako, że miał czarne okulary, to musimy je tutaj właśnie wypełnić, tak, jest świetnie, i to tyle? Kto to zrobił? Przepraszam bardzo, ale to tyle jakby, nie wiem, ja może mijam trzy osoby, które dokładnie wyglądają w ten sam sposób. A no widzę, że ten koleś, no proszę was, przejrzyjmy sobie jeszcze tutaj, o tu jest pani cowboy, iha! Mamy tutaj jeszcze panią blondynkę, pana, któremu w ogóle ktoś podbił oko! Wytyfy? Dobra, przemilczmy to, no ale wiadomo, ten pan to zrobił, aresztujemy go, ale za co on siedzi? Czy nam gra powie? Ta osoba jest winna, tak, cudownie, dostajemy pieniądze, genialnie, ale bym się chciała dowiedzieć, co oni zrobili tak naprawdę, że właśnie trafili do tego więzienia, to byłoby całkiem ciekawe. Dobrze, kochani, właśnie z takim naszym nowym, czerwonym, pięknym biurkiem możemy podjąć kolejną sprawę i mamy kradzież puzli albo zdezorientowany intruz. Mamy również złodziej trofeum, ale to jest za reklamę, więc to wiecie, jak ja czuję się do reklam. Możemy wziąć za zorientowany intrus, ponieważ mnie to bardzo interesuje. Co to się w ogóle wydarzyło? Intrus był bardzo zorientowany. Aha, i to tyle? Okej, w takim razie mamy tylko tę wskazówkę, że intrus był bardzo zorientowany i ja jakoś mam przedstawić to na rysunku, że on był. Dam sobie radę. Nie no, mi to wygląda na dezorientację, prawda? Jakby z jednej strony może, nie wiem, gdzieś on spoglądać, ale również to może być dezorientacja, że nie wie, gdzie się znajduje. To jest oczywiście, w sumie to wygląda trochę jak nos, ale chciałam, żeby to wyglądało jak buzia, wiecie, że ma takie a, ale teraz myślę, że może troszeczkę inaczej to zrobimy, ponieważ nie do końca wygląda to rzeczywiście jak dezorientacja, zrobi większą buzię. O, teraz trochę wygląda zaskoczonego, ale przemilczmy to, tutaj będzie język, zobaczcie, no jest genialnie, jest bardzo dobrze, bardzo, dobra, mamy zdezorientowane, prawda, on jest zdezorientowany i co dalej, nosił też brązowy kapelusz, cudownie, kapelusz powinien być łatwy, wiecie, to jest taki, ha, więc zróbmy sobie coś takiego, o, nie chcę na razie zakończyć, przepraszam bardzo, ja tutaj muszę dokończyć swoje dzieło, a nie zakończyć misję, przepraszam bardzo, więc proszę mnie tutaj nie przeszkadzać, ponieważ ja tutaj naprawdę wkładam swoją krew, pot i łzy, jak to BTS śpiewali, więc proszę Cię, jakby zostaw mnie. Ja sobie muszę dokończyć mój brązowy kapelusz. Tutaj on musi być oczywiście cały zakolorowany, a następnie, no, musi być to kapelusz. On trochę wygląda jak jajko, gdyby było zepsute i byłoby brązowe, ale przemilczmy to, o to w takim razie nie chodziło, znaczy o to chodziło, generalnie cicho bądź, o to chodzi. Tutaj będzie jakaś złota, wiecie, jakieś złote ornamenty oraz co to za cowboy bez frędzelków, prawda? No po prostu dramat, gdyby on miał frędzelków, więc absolutnie musi mieć frędzelki. Cudownie. Przepraszam bardzo, nie chcę zakończyć. Nie mogę mu to rysować frędzelków, co za po prostu restrykcyjna gra. Co ta gra mi po prostu nie daje robić rzeczy. Dobra, zakończmy to. Zakończmy to, tutaj będziemy patrzeć, będziemy szukać. On wygląda na zdezorientowanego, ale jednak nie ma brązowego kapelusza, więc moi drodzy, to chyba nie jest on. Idziemy w takim razie dalej. Ten pan ma właśnie brązowy kapelusz, że nie wygląda na zdezorientowanego. Ten wygląda jakby miał problemy z poceniem. I ja go czuję, moi drodzy. Znaczy, nie, że ja się za bardzo pocę, ale wiem, że
dla wielu osób to może być duży problem, ale też to może znaczyć, że po prostu się bardzo denerwuje. Ta pani wygląda zdezorientowaną i ten wygląda zdezorientowanego i ma również kapelusz. W ogóle zobaczcie, ile tutaj jest osób! Dlaczego tę biedną babcię wzięli? Po prostu z kina ona wyszła? Bo wygląda, jakby miała kino, no bo ma te, wiecie, okulary 3D i do tego czepek, tak to prysznica, więc ja, tu jest dużo pytań. Tu mamy panią Iha, czyli mamy panią Cowboy, Kawa i Boy, nieważne. Tutaj mamy jakąś czarodziejkę, no to chyba tutaj, ta osoba, no wiecie, no. Proszę was, po prostu obraz jest jednoznaczny, tak? Oczywiście, aresztujemy, prawda? Prawda? Mam nadzieję, że to jest ta osoba. Czy ta osoba jest winna? No dobra, chyba jest winna, miejmy nadzieję. Chyba rzeczywiście mi się to udało, cudownie. Znaczy wiecie co, w sumie pokazało się, że ta osoba jest aresztowana, a nie powiedziało, że wow, Genali zrobiła świetną robotę, rób to dalej, więc trochę zaczęłam się denerwować. Widzę, że możemy ulepszyć coś. Przypuszczam, że to będzie biurko, ale nie jestem pewna, więc zobaczmy sobie, co tutaj będzie. Wow, dostaliśmy telefon, genialnie, cudownie, no. A ten telefon kosztuje mnie aż $250, więc całkiem dużo, ale przemilczmy to tutaj kolejną sprawę możemy już wziąć, albo kradzież puzli, albo złodziej trofeum i mamy oszustkę z fałszywym nosem. To jest ciekawe, ale niestety nie mogę tego wziąć. No zobaczmy, moi drodzy, kradzież puzli. To jest najgorsze. Ja ostatnio właśnie sobie robię puzzle. Jak ktoś by mi zabrał ostatni puzzle, który by robił całkowitą, piękną całość, to byłabym również bardzo zła. Nosiła w takim razie, proszę bardzo, pomarańczową spódnicę. Moi drodzy, jak ja robię tą piękną, naprawdę cudowną pomarańczową spódnicę, to wy możecie dać. Ja tylko przypominam, łapkę w górę. Ja wiem, że tutaj odcinek już leci. Ja nie wiem ile, ale już sobie tutaj trwa. Jednak jak ktoś jeszcze nie da łapki w góry, to ja serdecznie tutaj zapraszam, polecam. I jeżeli ktoś na przykład za mną tęsknił i za filmami na kanale tutaj Genali, to również może o tym napisać, albo odwiedzić mnie na Instagramie, ponieważ tam ogólnie jestem bardziej aktywna i jest też mnóstwo super fanpage'y, które również polecam. Naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. W ogóle zauważyliście, że tutaj, kiedy ja to maluję, to moja kreska zaczyna się delikatnie ponad moją myszką. I to jest całkiem irytujące. No ale nic, ja sobie tutaj dorysuję właśnie tą czerwoną spódnicę, żeby ona była w sumie bardziej tutaj, no nie wiem, żeby się ładniej prezentowała, a nie taki po prostu pomarańczowy blok. Także ja sobie tutaj dokończę tę oto linię. No i voilà, gotowe. Okej, wygląda trochę jak hot dog. Okej, jakby zgadzam się z tym, ale kto nie powiedział, że nie możemy jeszcze bardziej ją zhotdogować i teraz też mamy całkowitego hotdoga. Piękne. Tak jak mówiłam, jestem artystą, moi drodzy, także... O, proszę bardzo, i była blondynką, więc tutaj musztardę będzie idealnie pasować do jej włosów. Nie wiem dlaczego, ale przypuszczam, że miała grzywkę. Jakby ja czuję, moi drodzy, że miała grzywkę. Miała grzywkę, proszę bardzo, taką. Teraz wygląda trochę jak jakiś mnich albo inny... No, jakaś inna osoba w klasztorze, więc szybko to zamalujemy, proszę bardzo. Była blondyną. Kto tutaj mi nie powiedział, że nie miała włosów jak Ariana Grande, więc zróbmy sobie jej tutaj taką frotkę, proszę bardzo. I ojoj, troszeczkę, no powiem szczerze, nie ma tych włosów, tak wiecie, za dużo, więc ja nie chcę jej pokrzywdzić. Każdy zasługuje, proszę bardzo, na takie długie, piękne włosy jak Ariana Grande. Trochę jej się tutaj, no, skleiły z resztą grzywki, ale przemilczmy to. Oczywiście nie możemy jej zostawić bez buzi. O, proszę bardzo. O, wcale ona nie jest umazana ketchupem na buzi, okej? Jakby ona jest po prostu... uwielbia hot dogi. Ja jej nie mogę oczywiście zostawić, tak wiecie, bez bluzki, no bo co to miałoby być? Jeszcze szybciutko jej coś dorysuję. Tada! Mamy to kolejne dzieło. Tutaj nazywam ją pani hamburgerowa i brakuje czegoś tutaj bardzo ważnego. Pępka. Trochę to jest może pępek za wysoko, ale kto powiedział, że wiecie, że nie można zaszaleć. Co więcej, ona musi mieć oczywiście... kolczyki zrobione z frytek, no bo jakby, że to inaczej. Czy coś jeszcze, jakieś dodatki? Nie, wydaje mi się, że nie. Jest naprawdę świetnie. Jestem bardzo tutaj zadowolona z tego dzieła. Kto to zrobił? No pan raczej nie ma pomarańczowej spódnicy. Ta pani ma pomarańczową spódnicę, jednak nie jest blondynką, więc również się nie liczy. Tutaj? Ta pani?
Ej, no chyba rzeczywiście ta pani tylko została i zobaczcie, ona wygląda jakby była pracownicą jakiegoś fast foodu, więc idealnie po prostu ustrzeliłam w jej prawdziwą naturę. Proszę bardzo, aresztujemy ją. Nie wiem za co, więc tak jak mówiłam, chciałabym się dowiedzieć jakby za co ją aresztuję, ale no przemilczmy to, wydaje mi się, słuchajcie, że bardzo ładnie tutaj przedstawiliśmy ją na naszym obrazie, także jest w porządku. Złodziej trofeum albo najmniejszy skok świata. To drugie mnie bardziej interesuje, jakby jak to może wyglądać, że to był najmniejszy skok świata. Włamywaczka nosiła fioletowe ubranie. Aha, w porządku, co możemy tutaj zrobić fioletowego? Mam pewien pomysł. Kochani, jestem naprawdę dumna z tej sukienki, nazywa się bakłażanowy szyk i ja wiem, wcześniej zrobiłam hamburgera, no ale proszę Was, fioletowe ubranie, mi się to ono kojarzy właśnie z jakiegoś powodu z bakłażanem, tutaj mamy jeszcze taki delikatny, jakby delikatną dekorację udającą liście i co dalej, miałam również związane włosy. To da się zrobić, szczególnie właśnie, że mamy tę bakłażanową sukienkę, bakłażanowy szyk, tak to nazwałam, więc naprawdę będzie wyglądała pięknie. Musimy również pamiętać o dekoracjach, które pokażą jej warzywną miłość, tak, absolutnie. Miała związane włosy, więc może tak delikatnie tutaj jej, wiecie, włosy tak ładnie, jak, no nie wiem, no ładnie tutaj wyglądały przy twarzy, żeby... cokolwiek, z jakiegokolwiek powodu, tak, ja się nie znam, ale uznajmy, że tak to ładnie wygląda. Mamy również koczek, ponieważ jako, że miała związane włosy, a już mieliśmy Ariana Grande w ostatnim po prostu, w ostatnim tam rysunku, więc musimy zrobić teraz coś innego, jako, że ona musi mieć jakieś akcesoria związane z bakłażanem. Jakie tutaj mogę zrobić jej buzię? Ta buzia musi być, ona jest panią poważną, ona chodzi na imprezy, ona je lunche w restauracji, jak wiecie, to nie każdy tak może, więc uważam, że ta buzia idealnie się sprawdzi. Tak, absolutnie się idealnie sprawdzi. Co więcej, musimy również dać jakieś, tak jak mówiłam, może akcesoria. Dajmy tutaj jakiś taki, nie wiem, kolczyk na przykład. I tak się zastanawiam, no bo bakłażan... no jest jakby ładny, ale czegoś mu brakuje, więc dorzućmy do tego w takim razie jedną bransoletkę, która również będzie, udawała, proszę bardzo, imitowała liście, piękne słowo, i przed chwilą miałam ciemno tutaj zielony i nagle się zamienił w czarny. Z jakiegoś powodu, ale w porządku, moi drodzy, tak wygląda nasza włamywaczka, w takim ona stroju się włamała, to jest bardzo istotne. Proszę bardzo, była ubrana na fioletowo, ale miała związane włosy, ta pani nie ma związanych włosów, zresztą wygląda trochę jak Agus 6W. Idziemy w takim razie dalej, szukamy tej osoby, która to zrobiła, ta pani wygląda bardzo podejrzanie. Jest to jedyna osoba, która nosi fioletowy kolor oraz ma związane włosy, może trochę inne niż tutaj, no ale zobaczcie, czy ona nie chciałaby tak wyglądać. Dokładnie też mi się tak wydaje, więc spróbujmy ją aresztować. Czy ja zrobiłam dobrze? Mam nadzieję, jakby, proszę Cię, Gro, daj mi jakieś potwierdzenie, że ja tutaj nie biorę niewinnych osób do tego więzienia, okej? Okay? O, proszę bardzo, wcale nie musiałam oglądać reklamy, żeby zobaczyć, jaka to jest sprawa oszustki z fałszywym nosem. Jestem bardzo tego ciekawa. Jej włosy były koloru jasnobrązowego. Okej, okay, spróbujemy coś zrobić właśnie jasnobrązowe, proszę bardzo. Jako, że słuchajcie, ostatnio tutaj ta pani miała mieć związane włosy i miała również mieć kucyki, to ja zrobię to samo. Na zasadzie wcześniej jeszcze kucyków nie było, więc dlaczego teraz kucyków ma nie być? Proszę bardzo, to jest jeden kucyk, trochę ją... nie skrzywdźmy jej aż tak bardzo. Trochę to wygląda, jakby to były czułki kosmity, ale tak delikatnie, ok? Jakby nie przesadzajmy, nie skrzywdziłam jej jeszcze aż tak bardzo. Wydaje mi się, że to jest takie skrzywdzenie jeszcze takie, które da się przeżyć. Miała szalone oczy. Co to oznacza mieć szalone oczy? No nic, ja coś spróbuję ogarnąć. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło, ale nagle z jakiejś po prostu, no, randomowej podejrzanej zrobiłam Slendermana albo inną creepypastę. Nieważne, nieważne, miała szalone oczy, więc spróbujmy zrobić jeszcze uśmiech. O, cudownie, wspaniale! I była przebrana?
Nie no, słuchajcie, tutaj w ogóle ta sprawa to było chyba ona z kobieta z fałszywym nosem, prawda? Więc ja tutaj nie mogę tego zostawić, zapomniałam w ogóle o tym, więc zmasz mi uśmiech, jako że miała mieć fałszywy nos, to ja proponuję dać jej nos klauna, prawda? Jako że już idziemy w creepypastę, to ona musi być całkowicie klaunem. Proszę bardzo, zróbmy jej o uśmiech, cudownie. Przemilczmy, że ten uśmiech mógł być w sumie jej brodą. Tam nie ma, to nie jest istotne. Tutaj teraz muszę w jakiś sposób zrobić strój klauna, więc proponuję w sumie zrobić coś takiego. O, tutaj będzie taka koszulka, proszę bardzo, dotąd najwyżej, w tę stronę. Wiem, muszę zrobić jej spodnie, okej? Nie dam jej wyjść z gołym tyłkiem, nie martwcie się. Idziemy tędy. Na pewno klaunowie mają takie tutaj trzy... No właśnie, mają takie tutaj trzy guziki wielkie. Trochę teraz wygląda jak jakiś szef, ale oj, nie o to mi chodziło. Ona ma być przerażającym klaunem, była przebrana, wiecie, miała fałszywy nos, także jest w porządku. Klaunowie mają również takie czasami falbankowe rękawy, więc ja sobie tutaj właśnie te falbanki dorysuję po jednej stronie. Oraz po drugiej, dokładnie, cudownie. Teraz trochę wygląda jak pracownica McDonalda, ale nie wiem, może to jest pracownica McDonalda. O, słuchajcie, to nie jest pracownica McDonalda, to jest ten klaun McDonaldowy. Ja wiedziałam. I teraz możemy jej zrobić tutaj jeszcze też taką falbankę, żeby to, wiecie, nie było aż takie przerażające. To ma wyglądać właśnie jak ona by wyszła z jakiegoś przyjęcia, gdzie miałaby tutaj bawić dzieci, a nagle by się okazało, że jedno dziecko, nie wiem, na przykład dało jej lizaka, który ten lizak wcześniej był trzymany o tak w ręce, o tak to dziecko trzymało tego lizaka i był cały w sierści kota i psa, a do tego jeszcze ten lizak był o smaku chipsów cheetosowych, tak, ponieważ dzieci, kiedy jak jedzą cheetosy, to nie myją rąk, ja to uwielbiam i na pewno to dziecko w takim razie miało te cheetosy w rączce, potem wzięło lizaka, jeszcze dotknęło kota tym lizakiem i ja też, słuchajcie, ja nie mówię, że ona powinna napaść na tych wszystkich ludzi, ale ja też uważam, że byłabym całkiem wkurzona. Nie wiem, czy bym się przemieniła w jakiegoś, nie wiem, śmiercionośnego klauna, ale na pewno byłabym zła, więc możemy jej wybaczyć. Co więcej, mamy również to jakieś spodnie. Tylko że ja spodniami, słuchajcie, nie będę się za bardzo zajmować. Ważne jest to, żeby ona nie wyszła z gołym tyłkiem na ulicę, więc zróbmy jakieś takie pantalony. Przypuszczam, że pantalony mogą być całkiem w porządku. Także, o, proszę bardzo. Dobra, i trochę mi teraz nie wyszło. Całkowicie mi teraz nie wyszło, bardzo wychodzę za linię, ale to pantalony, wiecie, to tego nikt nie zauważy. Teraz trochę wygląda jak jakiś rozbitek, nie wiadomo skąd, ale może być w porządku. Teraz proszę bardzo, hop. To miał być pasek, ale też trochę nie wyszło. Moi drodzy, wydaje mi się, że trochę idę już za wysoko. Wydaje mi się już ręce do góry. Jest w porządku, prawda? Wydaje mi się, że jest wspaniale. Ma szalone oczy, ma związane włosy i była przebrana również. Aha, przebrane to one są wtedy, jak mają wąsy. Aha, no nic. Ta pani wygląda przebraną i wygląda, jakby miała bardzo sztuczny nos. Co więcej, jakby ma brązowe, tylko one chyba nie są związane. Czy ktokolwiek ma związane włosy brązowe? A w ogóle chyba dawniej miało być związanych włosów, więc to jest jeszcze inna kwestia, słuchajcie. No to albo mamy tą, albo mamy tą. Co jeszcze tam było do... Aha, miała szalone oczy. Tak. Więc ta nie ma szalonych oczu. Ta ma takie oczy jakby zmartwione. Więc to jest chyba ta osoba. Ma przebranie, ma szalone oczy i ma brązowe włosy. Także chyba nam się udało. Tak, chyba nam się udało, ponieważ dostaliśmy pieniądze i możemy chyba coś sobie upgrade'ować w naszej sali. Zaraz do niej przejdziemy, więc się dowiem. Proszę bardzo, nowy strój, którego nie mogę kupić. Cudownie. O! Tu się coś innego dzieje, zdezorientowany intruz. Sprawozdanie, pracowała w kuchni, walczyła ze współwięźniami, odmawiała pracy, absolutnie zatrzymujemy w więzieniu, słuchajcie. No ona absolutnie była tym klaunem z McDonalda, tak czy nie? Cudownie, o patrzcie, jeszcze się jej wierzga, kurczę, koń. O, możemy sobie ulepszyć. Wow, mamy laptop. Cudownie, mamy laptop. Czego ja się spodziewałam? Naprawdę myślałam, że tutaj będzie coś lepszego. Jako kolejną sprawę możemy sobie wziąć mokrą rozbójniczkę. Nie wiem, co to ma jakby
o czym to jest, ale aha, dlatego, że tego dnia padało i dlatego ona była mokro rozbójniczką. No cóż, słuchajcie, ja proponuję zrobić jej taki żółty kapelusz, taki, który zawsze widzi się w filmach, jak pada. I właśnie o tak będzie, że ona miała ten kapelusz w ten sposób, cudownie. No wiecie, o jaki mi chodzi, prawda? Mam nadzieję. Teraz to wygląda jak jajko, to nie chodziło mi, żeby zrobić jajko, to chodziło mi zrobić, żeby właśnie to był kapelusz. O, proszę bardzo, trochę taki kowbojski, ale to też nie o to chodziło. I co jeszcze możemy zrobić? Tutaj ma oczka. O, i włosy. Włosy jako, że były, że padało, no to są mokre, więc tak zwisają, jak takie glony, proszę bardzo. Jakbym zrobiła je na ciemnozielono, to wyglądałoby dokładnie jak moje włosy i też wyglądałyby idealnie jak glony, ale teraz wyglądają jak dżdżownice, więc to jest też w porządku. Proszę bardzo, rozbójniczka nosiła marynarkę. To jest do zrobienia, to wydaje mi się, że to jest całkiem proste. Tylko jakby to ładnie zrobić? Może zrobimy coś takiego. Hops, hops. I... O, to wygląda całkiem jak marynarka, prawda? Tak wyglądają te mankiety marynarkowe. Trochę teraz wygląda, słuchajcie, jak rybak. Tak, absolutnie wygląda jak rybak na jakimś takim, nie wiem, wkurzonym morzu, pełnym sztormów. I jeszcze, o tak, ja muszę w takim razie zrobić jej rybę w ręce, ale zanim tutaj do tego przejdę, to muszę dokończyć właśnie marynarkę. Okej, gotowe. Wiem, że to trochę nie wygląda jak marynarka i pewnie zastanawiacie się, skąd tutaj te kurze łapki. To nie są kurze łapki, to są łapki kraba, ponieważ te oczy wyglądają właśnie jak krab i wydaje mi się, słuchajcie, że to nie jest osoba, tylko to jest przebrany krab, który właśnie ukradł rybę. I co mamy kolejnego? Jej spódnica była koloru fioletowego. Cudownie, że właśnie była koloru fioletowego, ponieważ możemy dokończyć ten look panią, po prostu, no, przepraszam, pana kraba przebranego za tę panią. Albo, no w sumie nie wiem, czy jakikolwiek krab wynosił taką spódnicę, ale przemilczmy to, słuchajcie, jest to ładna spódnica, cieszymy się, że ona nie wyjdzie po prostu z gołym tyłkiem właśnie, nie wiem, te ryby łapać, nie? No bo kto by chciał, kurczę, siedzieć na jakimś moście, gdzie jest mokro, bez spodni, a tym bardziej, nie wiem, bez jakiejś spódnicy, proszę bardzo, szczególnie jeżeli była koloru fioletowego. Ja sobie to dokończę. Jeszcze chyba wydaje mi się, że powinnam dodać jakieś, wiecie, morskie akcenty, bo to powinno być raczej istotne, prawda? Może jakoś tutaj chyba niestety nie będzie miejsca na parasolkę, co bardzo ubolewam, naprawdę, ale możemy również dodać jakąś taką siatkę tutaj. O, proszę bardzo, pani tutaj miała siatkę. Trochę to całkowicie nie wychodzi, bo ta myszka mi się... Dobra, nieważne, ona miała siatkę i oczywiście musi być wspaniały, onieśmielający uśmiech, który mógłby rozkochać w sobie każdego kawalera. Cudownie, wspaniale, kto to będzie, kto to zrobił? Pani nie wygląda taką osobę, pan nie wygląda taką osobę. Kto w ogóle jest... Słuchajcie, to jest jeszcze inna kwestia. Oni się nie pocą, oni po prostu byli w deszczu. To tyle rzeczy wyjaśnia, ale nie, no, widać po prostu, kto tutaj nabroił. Fioletowa spódnica, marynarka i chyba, i po prostu, że padało. No to proszę bardzo, aresztujemy tę panią. Niestety nie wiem, co pani zrobiła, ale naprawdę, no nieładnie, musi pani pójść do więzienia i tam jest na razie pani miejsce, chociaż mam nadzieję, wiecie, że oni zrobili coś złego, a nie są niewinni i ja po prostu ich wrzucam do więzienia, ponieważ tak to będzie wyglądało. Nie dziękuję, możemy sobie ulepszyć, dostajemy lampkę, niesamowite po prostu, za taką moją po prostu ciężką pracę dostaliśmy lampkę, ale moi drodzy, ja na razie tutaj skończę, jeżeli gra będzie się wam podobała, to nie widzę problemu, żeby zrobić z niej kolejny odcinek, no bo jesteście w stanie po prostu chyba przyznać, że moje umiejętności artystyczne są na tak wysokim poziomie, że to będzie cudem, jeżeli zrobię kolejny odcinek i pokażę światu moje dalsze prace. Ja wiem, to absolutnie nie jest sarkazm, ok? Całkowicie nie, ale co? Ja się żegnam, do kolejnego zobaczenia, bardzo miło w sumie było mi z tobą spędzić dzisiaj czas i co? Do kolejnego właśnie, cześć!